dobry, witajcie. Tak, po raz kolejny spotykamy się z Wranglerem. Z Wranglerem roku modelowego 2022, bo od 2017 roku, kiedy zadebiutowała obecna generacja Jeepa Wranglera w salonach, w ofercie się nieco zmieniło. Nie kupimy obecnie, może w przyszłości tak, ale obecnie nie kupimy wersji krótkiej. Dostępna jest tylko i wyłącznie wersja długa, pięciodrzwiowa, oraz jeśli ktoś chciałby mieć dużego pick-upa, to możemy kupić Gladiatora. Jednak to, co najciekawsze w obecnej gamie modelowej, to wybór jednostek napędowych. Tak, nie będzie dla nikogo niespodzianki. Obecnie w ofercie mamy tylko i wyłącznie jedną wersję napędową. Tadam! Tutaj mamy gniazdko. Tak, jest to hybryda plug-in. Hybryda plug-in, do której zanim wsiadłem do tego samochodu, podchodziłem trochę nieufnie. No bo gdzie hybryda plug-in w Jeepie Wranglerze? Kto to słyszał, żeby duży, całkiem spory, a przede wszystkim legendarny samochód, legendarna terenówka, która od lat kojarzy się nam z możliwościami terenowymi, była oferowana tylko i wyłącznie jako hybryda plug-in, ale po kilku dniach obcowania z tym samochodem, specjalnie go nie myłem, bo tak ubrudzony Wrangler wygląda najlepiej, dochodzę do wniosku, że naprawdę może mieć to sens. Pod maską dwulitrowy doładowany benzyniak, coś około 280 koni mechanicznych. Do tego mamy jeden silnik elektryczny z przodu, drugi silnik elektryczny z tyłu. Efekt tego jest taki, że łączna moc układu napędowego w przypadku Wranglera Rubicona to, uwaga, niemal 400 koni mechanicznych. Niemal 400 koni mechanicznych i w samochodzie takim jak Jeep Wrangler hybryda plug-in i wspomaganie samochodu terenowego silnikami elektrycznymi okazuje się mieć naprawdę gigantyczny sens, bo mamy nieco słabszy silnik z przodu, nieco mocniejszy silnik elektryczny z tyłu. To wszystko sprawia, że nie mamy nawet chwili zawahania podczas jazdy w terenie, po błocie, po śliskiej nawierzchni, z tym, żeby na odpowiednią oś trafił moment obrotowy. Bo musicie też pamiętać, że wraz z obecną generacją Jeepa Wranglera samochód został wyposażony w zupełnie inny układ przeniesienia napędu. Wcześniej, w wcześniejszych generacjach było tak, że podczas jazdy po asfalcie, czyż po utwardzonej nawierzchni, no, domyślnie można było używać tylko i wyłącznie tylnego napędu, nie było międzyosiowego mechanizmu różnicowego, więc nie można było w posuchym asfalcie, jeszcze lekko wilgotnym, jeździć z napędem na obie osie. Po prostu niszczyło to układ przeniesienia napędu, niszczyło to całą mechanikę. Teraz już takiego problemu nie mamy. Mamy standardowy tryb napędu na koła osi tylnej. Mamy tryb automatyczny, który automatycznie dołącza nam koła przedniej osi. No i tak jak w prawdziwym Wranglerze, mamy też opcję zblokowania napędu oraz włączenia reduktora. Dodatkowo mamy wersję Rubicon. Wersję Rubicon, która ma no, bardzo efektownie wyglądające oponki. Te oponki są idealne do tego samochodu, ale też musimy sobie zdawać, musimy wiedzieć, że takie koła, o ile sprawdzą się w terenie, to już podczas jazdy właśnie po asfalcie, czy też mokrym asfalcie, no, muszą wzbudzić u nas mnóstwo czujności, bo o ile z rozpędzaniem się raczej problemu nie będzie, to podczas hamowania, czy też szybszego przejeżdżania przez zakręty, te klocki, które w terenie naprawdę nam bardzo pomagają, to podczas hamowania czy skręcania przyczepność takich opon jest dyskusyjna. Przekonałem się o tym. Hamujesz na mokrym asfalcie i ABS ma co robić cały czas. No ale nieważne. Jeep Wrangler Rubicon to jeden z tych samochodów, na dobrą sprawę chyba jedyny obecnie na rynku, który kupujemy od razu z myślą o tym, że będziemy jeździć nie tylko po asfalcie. Zwłaszcza, że Rubicon to terenówka, która nie wymaga zbyt wielu modyfikacji, a na dobrą sprawę już w wersji seryjnej z tymi seryjnymi gigantycznymi oponami z terenowym bieżnikiem sprawia, że po prostu
wyjeżdżamy samochodem z salonu i możemy jechać w teren. Możemy jechać w teren i ten teren na pewno pokonamy. Więc cóż, co tu będę Wam dużo mówić o Jeepie Wranglerze. Przejedźmy się tym samochodem. Bo to, jak ten samochód jeździ, to jak na nowo odkrywamy radość z jazdy, bo nie jest to, znaczy dobrze, jest to samochód szybki, ale nie chcemy jeździć nim szybko, bo prowadzi się jak prawdziwa terenówka, ale klimat, który panuje w kabinie i to, jak się tym samochodem jedzie, pomimo tego, że mamy hybrydę plug-in, sprawia, że ten samochód naprawdę ma duży sens. Ale oczywiście tylko pod jednym warunkiem, jeśli szukacie prawdziwej terenówki. Więc cóż, ruszajmy. No właśnie, ale zanim będziemy jechać, to kilka informacji takich bazowych, podstawowych, które warto wiedzieć o Jeepie Wranglerze. Jak już wspominałem na początku, samochód jest obecnie oferowany tylko i wyłącznie w długiej budzie, czyli tej pięciodrzwiowej, praktycznej, dzięki czemu ci, którzy podróżują na tylnej kanapie, mają dużo wygodniej, bo po prostu mają dodatkowe drzwi, którymi mogą wsiąść. Poza tym samochód jest dłuższy od wersji trzydrzwiowej. Przy okazji bardzo rasowo wygląda. W ofercie mamy aktualnie dwie wersje. Saharę, taką nieco bardziej ucywilizowaną, która wyjeżdża z salonu na standardowych oponach, które dużo lepiej spisują się podczas takiej codziennej jazdy miejsko-podmiejskiej, czy też po autostradzie, oraz wersję dla hardkorowców, czyli Rubicon. Rubicon, który odróżnia się od wersji standardowej nie tylko oponami, ale opony widać na pierwszy rzut oka. Mamy również tutaj możliwość odpinania stabilizatorów, dzięki czemu wykrzyż osi może być nieco większy. Jeśli chodzi o ceny, to tanio już było, taniej już nie będzie raczej. Sahara, czyli ta wersja mniej terenowa, co w przypadku Jeepa Wranglera brzmi nieco dziwnie, ale na pierwszy rzut oka wygląda na mniej terenową, bo ma po prostu standardowe opony, a nie opony przeznaczone do jazdy w terenie, to co najmniej 362 tysiące złotych. Rubicon 372 tysiące złotych. Tyle bazowo kosztuje. Oczywiście kilka rzeczy można sobie tutaj dokupić, między innymi to, co mamy nad głową. Nad głową mamy i robi się w kabinie jasno. Tak, nad głową mamy szmaciany, elektrycznie przesuwany dach. Od razu wszystko wygląda lepiej i zrobiło się jaśniej w kabinie. To jest oczywiście opcja za parę tysięcy złotych, ale fajna, praktyczna, nie musimy wyciągać klucza, nie musimy nic przestawiać, po prostu sobie naciskamy guzik i mamy niebo nad głową. Fajny gadżet. Mi się bardzo podoba, zwłaszcza, że jest po prostu gigantyczny. Jeśli chodzi o wymiary, no nie jest to... Znaczy, Jeep Wrangler wygląda w wersji pięciodrzwiowej na gigantyczne auto, głównie przez swoje proporcje i swoją kwadratowość, ale tak naprawdę to nie jest taki specjalnie duży samochód, bo ma raptem 488 cm długości, 190 szerokości i 190 cm wysokości, więc nie jest tak źle. Nie jest to takie gigantyczne auto, ale na pierwszy rzut oka wygląda i czujemy się w nim, jakbyśmy jechali czymś naprawdę dużym. Zdolności terenowe, jak to w Jeepie Wranglerze, bardzo fajne. Jeśli chodzi o silnik, to tak jak wspominałem, tutaj mamy trzy silniki pod maską. Dwulitrowa doładowana benzyna, 272 konie mechaniczne. Z tyłu silnik elektryczny, 145 koni mechanicznych. Z przodu dodatkowy silnik elektryczny o mocy 61 koni mechanicznych, co łącznie daje nam moc systemową równą 381 koniom mechanicznym. Suche dane techniczne, ale uwierzcie mi, to naprawdę robi robotę i odpycha się jak złe. Nawet na tych oponach gorzej z hamowaniem na mokrym, ale trudno co robić. Prędkość maksymalna nie jest imponująca, ale według mnie w zupełności wystarczająca, 156 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do setki 7 sekund. Też całkiem fajny wynik. Ja wiem, że według wielu tutaj pod maską powinno być przynajmniej V6, ale ten układ napędowy naprawdę robi robotę. Więc cóż, jedźmy, bo to jak jeździ ten samochód, jest naprawdę mega sztosem.
Więc ruszajmy, bo to jak jeździ się tym samochodem, jakie oferuje opcje podróżowania, jest naprawdę fajne. Tu widać, część widać. Automatyczne skrzynia biegów, selektor wyboru trybu jazdy, tryb tylnonapędowy, automatyczne auto, stały na cztery koła, reduktor, możliwość odpięcia podczas jazdy z reduktorem. Stabilizatorów sprawia, że wykrzyż jest dużo większy. A poza tym, cóż, mega fajnie tutaj się czuję w tym samochodzie. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze siedzę wysoko, widzę dużo widoczność, a jak to w Jeepie, w Wranglerze, nie ma powodów do narzekania. W lusterkach wszystko widać, do tyłu też jest całkiem przyzwoicie. Więc naprawdę jest super, zwłaszcza, że umówmy się, takiego samochodu nie kupuje się z myślą o komfortowym podróżowaniu raczej. Taki samochód kupuje się z myślą o tym, że będziemy jeździć po gorszych drogach i nie będziemy męczyć się, nie będziemy zastanawiać się, czy dojedziemy do celu. I tutaj faktycznie, no, w Rubicon z tym napędem zaskoczył mnie, bo pomimo tego, że samochodu nie ładuje, to ten prąd w akumulatorach cały czas jest jakaś rezerwa tego prądu w akumulatorach. Te akumulatory, które napędzają, umożliwiają jazdę w trybie elektrycznym, nie są jakieś gigantyczne. Tutaj udało mi się przejechać raptem 35 km po naładowaniu akumulatorów do pełna. Niewiele, ale jeśli weźmiemy pod uwagę gabaryty i opory, gabaryty samochodu i opory samych opon układu napędowego, to nie jest to jakiś wynik zły, zwłaszcza, że komputer pokładowy cały czas pokazuje, jak często podróżujemy w trybie elektrycznym, jak często ten tryb elektryczny jest uruchamiany. I tutaj faktycznie, no, jeździmy tym samochodem jak samochodem typowo hybrydowym, co jest mega fajne. Zwłaszcza, że z tych 485 km, które przejechałem, mam dane na komputerze pokładowym, w trybie spalinowym, a właściwie napędzając samochód silnikiem spalinowym, przejechałem 396 km. Natomiast z napędem elektrycznym, czyli w trybie hybrydowym, kiedy ten silnik elektryczny napędzał samochód, przejechałem 89 km, więc no drugie tyle, co znaczy dobrze, no, po tych 40 niecałych kilometrach przejechanych w trybie elektrycznym, bo tyle miałem prądu w akumulatorach. Tak czy inaczej, to z tych 400 km, to jest ponad niemal 500 km, 20% trasy pokonałem w trybie zeroemisyjnym. To jest modne i bardzo fajne, zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że Jeep Wrangler jest o tyle fajny, że możemy tym samochodem naprawdę pojeździć po niezłym błocie, po niezłych dziurach i systemy, właściwie układ przeniesienia napędu jest tak zrobiony, tak zaprojektowany, żeby ten samochód naprawdę zajechał bardzo daleko, więc daleko będziemy musieli iść po traktor. Tak, wiem, suchar niezły, ale tak jest z tym samochodem. Ten samochód, zdolności terenowe Jeepa Wranglera są chyba jednymi z... To jest chyba jeden z niewielu, no, chyba jedyny obecnie oferowany nowy samochód, który z salonu może wyjechać jako taka rasowa terenówka, której przerabiać specjalnie nie musimy. Co prawda widzicie, że już nawet podczas jazdy po asfalcie trudno mówić tu o jakimkolwiek komforcie podróżowania, bo komfort podróżowania jest specyficzny, typowy dla samochodu terenowego. Czy mi to przeszkadza? Nie, w ogóle mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. To jest urok takich samochodów, bo one, jeśli podróżujemy po asfalcie, nie mają wielu zalet. Źle się prowadzą, źle skręcają, źle hamują. Ogólnie wszystko w tym samochodzie jest źle, jeśli jedziemy po asfalcie, ale już po wjechaniu nawet na taką szutrówkę, która jest dziurawa, śliska, błotnista,
to po wjechaniu na taką szutrówkę podróżujemy zupełnie inaczej. To są samochody takie jak Jeep Wrangler. Dobrze, to jest jedyny taki samochód, który możemy obecnie kupić w tej wersji, ale taki Jeep Wrangler to jest idealny samochód dla tych, którzy lubią jeździć nie tylko po twardym, lubią jeździć nie tylko po asfalcie, lubią czasami, chcą, lubią, marzą o tym, żeby jeździć tam, gdzie nikt nie dojeżdża. I to jest właśnie taki samochód, który właśnie w takie miejsca dojedzie bez specjalnego problemu, bez specjalnej spiny. Tutaj naprawdę nie musimy się zastanawiać nad tym, czy będziemy mogli dojechać, czy nie będziemy mogli dojechać, bo ten samochód po prostu zrobi to dobrze, zrobi to za nas. Oczywiście, jeśli przesadzimy, to nie dojedziemy do celu, bo tak jak z każdym samochodem, ale też musimy pamiętać o tym, że to jest samochód, który nas w pewien sposób wyraża. Jeep Wrangler to jest samochód ikona, legenda. Coś, co stworzyło pewien trend na rynku. I fajne jest to, że pomimo wielu przeciwności losu, bo można teraz tak o tym mówić, pomimo wielu przeciwności losu, bo nie oszukujmy się, to co dzieje się, to co dzieje się na rynku, to co dzieje się w salonach, no umówmy się, no samochody muszą być coraz bardziej eko. I równie dobrze producent mógłby stwierdzić, nie opłaca się nam sprzedawać Jeepa Wranglera w Europie, bo mamy w ofercie na rynku rodzimym, amerykańskim, tylko samochody z dużymi silnikami benzynowymi. W życiu nie spełnimy norm emisji spalin. Będziemy musieli płacić gigantyczne kary za przewiezienie emisji CO2, więc nie rozwijamy tego produktu, nie modyfikujemy tego produktu na rynek europejski, bo po co? Przecież mamy w ofercie Compassa, Renegade'a, może za chwilę pojawi się Grand Cherokee, w przyszłym roku pojawi się Avenger, który będzie już tylko i wyłącznie elektryczny. Tak, to będzie samochód, który, Jeep, który będzie tylko i wyłącznie elektryczny, będzie produkowany w Polsce. Wygląda fajnie z zewnątrz, nie wiem jak wygląda w środku, bo nie widziałem tego samochodu. Nie mam zielonego pojęcia, czy w środku jest równie ciekawy jak Wrangler. Tutaj jest tak terenowo bardzo i widać, że jest bardzo terenowo. Deska rozdzielcza zajmuje mało miejsca, pasażer ma miejsce, znaczy ma uchwyt, żeby się trzymać, jeśli będziemy szybko jechać w terenie. Ale jest tutaj tak terenowo, po prostu. No. Mała deska rozdzielcza, prosta szyba, żeby było ciekawiej. Ta szyba jest wykonana z... tutaj mamy napisane na szybie, że jest Gorilla Glass, czyli ma się nie rysować podczas jazdy w terenie, jeśli jeździmy pomiędzy gałęziami. I faktycznie wczoraj jeździłem po drodze, gdzie było trochę gałęzi i te gałęzie jednak uderzały w szybę, bo wąsko było. I okazało się, że na szybie nie ma żadnych śladów. Naprawdę jestem mega zaskoczony, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak, właśnie to jest dla mnie mega zaskoczenie, jak hybrydowy układ napędowy, właściwie hybryda plug-in, nie hybrydowy układ napędowy, to nie jest taka zwykła hybryda, to jest hybryda plug-in, ale jak hybryda pasuje do takiego samochodu jak Jeep Wrangler. Pasuje bardzo, bo to, co oferują nam tutaj, to, co nam dają dodatkowo te silniki elektryczne umieszczone z przodu i z tyłu, to jest coś, czego od samochodu z tylko i wyłącznie spalinowym napędem nie dostaniemy. A jest to momentalna reakcja na wciśnięcie pedału gazu, naprawdę momentalna. I tutaj nie ma specjalnych problemów z tym, żeby naprawdę bardzo szybko i gwałtownie przyspieszyć. O ile na asfalcie nie ma to specjalnego znaczenia, o ile podczas jazdy, to tyle podczas jazdy w terenie, no to już może mieć znaczenie, duże znaczenie, bo ten moment obrotowy z dwóch silników elektrycznych, które wspomagają silnik spalinowy,
jeśli nie mamy naładowanych akumulatorów, a nie mamy naładowanych akumulatorów, sprawiają, że nie mamy żadnych przerw w napędzaniu przedniego, czy też przedniej, czy też tylnej osi. Jak nie mamy przerw w napędzaniu przedniej, czy też tylnej osi, no to mamy mniej szans na to, żeby tym samochodem się zakopać. Naprawdę mega. Jestem mega zaskoczony, mega pozytywnie zaskoczony tym, właśnie jak hybryda pasuje do auta terenowego. Jestem ciekawy, jak będzie w przyszłości, jak już Wrangler trafi do Europy. Na pewno tak będzie. Albo jakiś inny terenowy Jeep. Może już nie będzie nazywał się Wrangler, chociaż widząc po Mustangu możemy dojść do wniosku, że może to nazywać się również Wrangler. Jak do Europy trafi Wrangler, który jest tylko i wyłącznie samochodem elektrycznym. Może się okazać, że poznamy markę na nowo, ale tak na dobrą sprawę to jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja dla tych, co szukają samochodu, który jest terenowy nie tylko z wyglądu. Ten samochód jest terenowy z wyglądu, ale każdy kilometr za kierownicą tego samochodu utwierdza mnie w przekonaniu, zresztą nie ma w tym nic dziwnego, jednak utwierdza mnie w przekonaniu, że ten samochód niczego nie udaje. Oczywiście mamy wstawki, że mamy XE, mamy niebieskie przeszycia, które mają kojarzyć się nam z elektrycznym napędem. To jest hybryda plug-in. Bardzo rozsądny wybór dla tych, którzy chcą od czasu do czasu pojechać tylko i wyłącznie na prądzie, ale zależy im też na tym. Chwila, moment i samochód przyspiesza. No, po prostu robi to lekko, bez żadnych zawahań, bez żadnych dziwnych rzeczy. Po prostu no, słyszymy, że samochód przyspiesza. Zwłaszcza, że jeśli tego prądu brakuje, to silnik elektryczny, tam silnik spalinowy nam trochę tego prądu do silników elektrycznych dorobi i naprawdę ma to sens. Jestem w mega szoku, że to naprawdę pasuje. Taki napęd naprawdę pasuje do Jeepa Wranglera. Nie przeszkadza mi brak mocnego, typowego dla Jeepa wcześniej silnika, tylko i wyłącznie benzynowego. Hybryda plug-in też jest fajna. No i mogę powiedzieć, że jest bezawaryjna. Przejechałem 500 km, samochód się nie popsuł, żadne kontrolki się nie świeciły, więc mi się samochód ani razu nie popsuł. Naprawdę jestem w szoku. Dziękuję.